Dzień dobry, witam serdecznie w Napisach Końcowych, kanale, na którym będziemy omawiać i komentować rozmaite doniesienia ze świata filmu i nie tylko. No i mamy dla was kolejne omówienie, czy też komentarz dotyczący zwiastuna, który niedawno się pojawił, mianowicie filmu Hobbs & Shaw, który jest naturalnie spin-offem do serii Szybcy i Wściekli, zresztą pełny tytuł to jest Fast and Furious Presents Hobbs & Shaw. W polskiej wersji zdaje się, że to jest jeszcze bardziej zaznaczone, to się w ogóle chyba nazywa Szybcy i Wściekli Hobbs & Shaw, nie? Czy coś takiego, co ma sens, biorąc pod uwagę, że cykl jest oczywiście bardzo popularny i nikomu nie zależy na tym, żeby widzowie nie wiedzieli, że to jest część tego cyklu, a widać, że też klimatem i tonem wiele się nie będzie od ostatnich filmów tego cyklu różnił. Oczywiście film będzie opowiadał o przygodach dwóch postaci, których dynamika była główną chyba osią właśnie części ósmej Szybkich i Wściekłych, czyli właśnie Hobbsa i Shawa, dwóch wcześniejszych antagonistów, jakby nie patrzeć, bohaterów z serii Szybcy i Wściekli, nie? Którzy tutaj będą musieli się zmierzyć z Idrisem Elbą, który ma super moce, jest super silny. Więc no to jest, ja myślę, że to jest kolejny kroczek w kierunku pełnoprawnej serii superbohaterskiej. To już jest, myślę, oczywiste od bardzo dawna, że te filmy w tą stronę zmierzają. No i ten trailer zupełnie tego nie ukrywa. To jest coś w stylu Mission Impossible, tylko że na sterydach, nie? I z supermocami, i z masą rzeczy, które myślę, lubimy ostatnie części Szybkich i Wściekłych. Jak wam się podobał ten zwiastun? I czy oczekujecie po filmie czegoś innego niż po serii tej głównej, że w tej wściekli? Mi się strasznie podoba sam początek, jak się pojawia Idris Elba i mówi, że on tutaj jest tym wynikiem tych, wiesz, tych technologicznych przemian, nie? I mówię, kurwa, to jest tak pokazane, że wiesz, że muszą zrobić cyborga w tej części, z którym muszą walczyć główni bohaterowie, bo ci nasi główni już są tak dopakowani na tym poziomie. Tam mieliśmy w poprzednich częściach, gdzie tego Hobbsa, który łapie rakietę i odrzuca ją przeciwniku, wiesz? I muszą akurat zrobić gościa, który jest cyborgiem. I już ten sam początek zwiastuna tak mi ustawił ten to oczekiwanie na ten film, zresztą to już było wywindowane strasznie wysoko, to jak czekam na Hobbsa i Shawa, to jest chyba mój film w przyszłym roku rozrywkowy, na który najbardziej czekam, nawet bardziej niż na Marvele, bo w tym roku, jeszcze myślę poprzednim rokiem, to jest ten okres najgorszy. Tak, i w tym roku to jest naprawdę chyba film rozrywkowy, na który najbardziej czekam. Taka czysta rozrywka, nie że to jest podsumowanie jakiegoś czegoś, jak właśnie w Marvelu, że to jest koniec pewnej epoki i te wszystkie wyjścia. Nie, to jest po prostu kolejna część Szybkich i Wściekłych, liczona oczywiście od części piątej, bo od tej części się zaczyna seria na dobre. I ona ma wszystko to, co poprzednie filmy, z czego za co znamy je i kochamy, oczywiście z tej, tak jak już mówię, po piątej części, tylko już takie wymaksowane, jak się najbardziej da. Wszystko w tym trailerze już widać, że jest tak wymuskane, żeby bawiło ludzi, których bawiły poprzednie filmy, nie? Czyli te, wiesz, te śmieszki, te wszystkie puszczanie oka Rocka z tym, ze Stathamem do siebie. Widać, jaką oni mają chemię zresztą. Widać, jak ta relacja gra. I to, że każdy jest z innego świata. Uwielbiam to właśnie, że mamy tego Stathama, który jest tym typowym brytolem, który się wozi dobrymi furami, zawsze dobrze ubrany. I tego Hobbsa, tego wielkiego amerykańskiego chłopca, który chce robić dobrze. I o matku, ubawiłem się strasznie już po tym zwiastunie i czekam bardzo. Pójdę pewnie kilka razy do kina. Jedna rzecz, której nie ma w tym zwiastunie i w tej części, no to oczywiście Vina Diesla, który mówi FAMILY! I to jest wiadomo, jego standardowy tekst, ale nie licząc tego, to jest co Szybcy i Wściekli na każdym poziomie, a ponieważ jest to kolejna część, tak wiem, spin-off, ale to jest kolejna część jakby Szybkich i Wściekłych, to oczywiście trzeba pójść wyżej, więc jak już zawsze już mieliśmy te zdalnie sterowane samochody i przeskakiwaliśmy coraz wyżej, no to teraz już to musi być super człowiek, bo nie ma innej opcji. Więc tylko ja mam jedną nadzieję, że jak nie bardzo nie lubię Idrisa Elby, to że on nie pójdzie standardową drogą złoczyńcy ostatnich Szybkich i Wściekłych i któryś będzie nie dołączy do ekipy. Dlatego, to nie dołączy, musi. No dołączy. No. Znaczy nie, jakby to byli wszyscy wściekli, to by dołączył. Nie? No tutaj nie wiadomo, może wiesz. Ale dlaczego? Dlatego, że jakby w Szybkich i Wściekłych o to chodzi, że oni sami nie mogą być superbohaterami, bo im to jest niepotrzebne. Tak jak powiedziałeś, Hobbs jest w stanie sam złapać rakietę na lodzie, torpedę i przepchnąć ją gdzieś, więc jakby
nie jest potrzebne to, żeby oni byli superbohaterami. Vin Diesel... Bo już są, nie? Właśnie o to chodzi. Vin Diesel, który wychodzi, wiecie, ten znany ten chłopak, co dobrze się na samochodach znał, mechanik i w ogóle, jak wyciągnął te dwa jakieś tam łomy i wpierdolił superagentowi brytyjskiego wywiadu, to oni nie potrzebują tego kroku dalej. Więc już mam nadzieję, że Idris Elba gdzieś tam jednak zginie, bo on by wtedy przyćmił chłopaków tą swoją siłą, a oni muszą być jednak zawsze na pierwszym planie. On dostanie, wiesz, swój spin-off, będzie Brixen na wakacjach na przykład, nie? I będzie cały film z Elbą. Kurczę, ej, wiesz, jak już jesteśmy na tym poziomie, gdzie kupujemy film, spin-off z gościem, który zabił najfajniejszego gościa serii, i wiesz, i lubimy go, no kurczę, nie da się lubić tego. Nie da się nie lubić Shawa, no, bo on jest strasznie charyzmatyczny i ten, ale zamordował najfajniejszą postać. No bo umówmy się, Han był najlepszą postacią serii. No. Natomiast... A my wiesz, kupujemy to, że jest w spin-offie, więc bym się nie zdziwił, jakby Brixton nagle stał się dobry. Jednak bym nie chciał, mówię, kogoś, kto jest fabularnie super wzmocniony, bo ja już mam swojego Rocka i swojego właśnie Statama i oni są już fabularnie super wzmocnieni w ten inny sposób. Rozwalają wszystko swoją charyzmą i swoim banterem i właśnie to, co było, kiedy te ich spotkanie w więzieniu, to był największy highlight poprzedniej części. Wymiana zdań między nimi właśnie To było to, na czym to jechało. I chociażby ta cała scena z końcówki zwiastuna, kiedy oni wyskakują, w sensie teoretycznie wyskakują, bo oczywiście, tak jak powiedziałeś, jako ten Amerykanin, to tutaj adrenalina mu skacze, więc musi na linię skoczyć za nimi to z budynku. A oczywiście, że Shaw jako ten Brytol poprawi garnitur, wejdzie sobie do windy, prawda, kulturalny windą zjedzie. I ten cała ta wymiana zdań, kiedy i oczywiście ta chemia między nimi, która w tej scenie bardzo, bardzo jest widoczna. Ja się jaram strasznie i czekam, bo to jest właśnie dla mnie kolejny etap. Widać, że oni nie przestają, cały czas wszyscy czekają na Szybkich Wściekłych na Księżycu. Może to będzie w kolejnej części z Vinem Dieslem, ale póki co mamy jeszcze po drodze super bohaterów, więc let's go. Czy to jest spin-off, to jest coś nowego, nie? Ta seria musi w każdej części robić coś nowego, bo inaczej się znudzi mimo wszystko, nie? Jakaby nie była, jakbyśmy nie lubili tych postaci, to i tak ta seria ma taki charakter, że ona musi cały czas przeskakiwać rekina, no bo żeby utrzymać zainteresowanie po prostu, nie? Ja jestem bardziej ciekaw, bo ten film wyjdzie, on będzie spoko, ja się będę dobrze na nim bawił w kinie i już. Natomiast też jestem ciekaw, jak sobie, co będzie w dziewiątej części Szybkich i Wściekłych, bo wiemy, kogo w niej nie będzie. Nie będzie w niej Rocka między innymi i pewnie Shawa też. Oni dostają swój spin-off, co moim zdaniem ma sens, bo to był, tak jak wspomniałem, najlepszy element poprzedniej części, więc nic dziwnego, że robią film wokół nich. No ale zostaniemy z Vinem Dieslem i z Michelle Rodriguez i całą resztą tej ekipy. Pytanie, co tam do tamtego filmu wrzucą, żeby on wciąż się wydawał atrakcyjny w porównaniu do części 7, 8 Hobbs & Shaw. Będą musieli coś takiego zrobić, co wiesz, co sprawić, żeby ten film zarobił odpowiednio dużo pieniędzy, no bo jednak od jakiegoś czasu się pojawia w tej serii The Rock, te filmy nagle zaczęły zarabiać kupę pieniędzy. Pytanie, czy to była tylko magia Rocka? Moim zdaniem też nie do końca, to była trochę magia i tej serii, i The Rocka skompresowane razem, więc teraz jak jednego elementu nie ma, no to pytanie, co z całą serią, no bo wiemy, że, no nie wiemy, zakładamy, że na 10. część wróci i będziemy mieli showdown między Donem i Hobbsem, przynajmniej Rock to zapowiadał w jakiś sposób. I to był też fajny motyw, myślę, Civil War w świecie Szybkich i Wściekłych. To jest coś, co myślę, żeby się sprzedało dobrze, nie? Wiesz, plakat z dwoma ekipami po dwóch stronach plakatu. To by było super. Na końcu oczywiście łączą siły wspólnego wroga, oczywiście. Jak to zwykle bywa. No ale co z tą dziewiątą częścią? To wiesz, to jest takie zmniejszenie stawki nagle, nie? Gdzie byśmy nagle coraz więcej tych bohaterów, coraz więcej ci antagoniści z poprzednich części dołączali, a tutaj nagle dwóch nie ma, nie? I zostaje ten biedny Vin Diesel, który no już też lata świetności ma za sobą. Więc jestem bardzo ciekaw, co oni wykombinują, żeby ta dziewiąta część była wciąż konkurencyjna, bo może tak to ujmijmy. Mają jedną mocną kartę, bo już jest ta gruba plota o tym, że chcą zrobić inny spin-off, który skupi się na
przede wszystkim bohaterkach Szybkich i Wściekłych. No to już chyba nawet nie jest plota, to chyba Vin Diesel mówił otwarcie oficjalnie, tak, że będzie coś takiego, nie? No, jeszcze nie dostało zielonego światła czy coś takiego, ale Vin Diesel wyraża, chciałby, żeby coś takiego powstało. No i jak popatrzymy na jakie są bohaterki, niby można udać, że bohaterka Gal Gadot jakoś tam przeżyła cokolwiek, już nie, to proszę, się zdarzało. Nie, ale zapewne nie. No to jest, na pewno mamy Michelle Rodriguez oczywiście. Wypadło mi z głowy nazwisko bohaterki, która również w Grze o Tron się pojawia, nasza hakerka. I na dobrą sprawę... Emmanuel. Tak. Emmanuel. Jak ona się nazywa? Dobra. Natalia Emmanuel. Natalia Emmanuel. No to dobrze, okay, mówię. Powiedziałeś tylko Emmanuel, to wzruszyłem. Dałoby się fabularnie obejść pojawianie się Briana, gdyby pojawiła się znowu jego żona/siostra Toretto. Można było powiedzieć, że on został w domu i dzieci nie tańczy, a ona akurat... Można powiedzieć, że wiesz, że program Ochrony Świadków twarz mu zmienili ten genetycznie na jakimś poziomie. No nie, nie. Można powiedzieć, że Brian został w domu i niańczy dzieci, a ona przyjechała tutaj na misję. Proste wytłumaczenie. No ale mamy jeszcze jedną kartę, jak to właśnie tradycją, Charlize Theron, która dopiero co zniknęła i oczywiście, że może się pojawić w kolejnej części, i oczywiście z jakiegoś powodu byłaby po ich stronie, więc wydaje mi się, że dziewiąta część byłaby właśnie, nie ma Rocha, wrzucamy Charlize Theron, wiem, ona nie ma nie wiem, takiego czy jest bardziej oczywisty nie wiem, czy jest bardziej oczywisty wybór na aktorkę w filmie akcji niż Charlize Theron, nie? Ale ona już była, nie? Więc jakby to nie jest nic... Nie to, że trzeba ją ściągać i wymyślać jej miejsce. Już jej postać się pojawiła. Więc no nie mamy Rocka, tak, Charlize Theron nie ma takiego przyciągania box-office'owego jak The Rock, ale umówmy się, nikt nie ma takiego przyciągania box-office'owego jak The Rock, więc ale jeżeli nie możemy mieć Rocka, bierzemy Charlize Theron, wprowadzamy ją do grupy i dzięki temu mamy już w ten sposób przynajmniej cztery kobiece postacie, które, z których można robić już sensowny spin-off, więc wydaje mi się, że najlogiczniejsze... No ale mówiliśmy o spin-offie, ale właśnie w dziewiątce wprowadzamy Charlize Theron jako postać, która jakoś zaczyna łączyć się z grupą i działać z grupą. Ej, to jest... przed chwilą mówił o tym Radek, że Shaw zabił Hana. Chcę przypomnieć, że Charlize Theron odpowiada za śmierć matki dziecka Toretto. Cały czas również musimy ją wprowadzić tak, żeby Toretto stwierdził, witamy w rodzinie, familia. Koronką się, stukną się koronką i będzie dobrze. Musiałem to zrobić, bo inaczej zabiliby moje dziecko i musisz zrozumieć, to był wybór między tym, zmusili mnie. A, spoko. Welcome to the family. I koronka przy grillu. Więc dziewiątka byłaby dla mnie właśnie wprowadzeniem Charlize Theron do rodziny, a potem można byłoby spin-offować. Miałem wszczepione nanomaszyny do krwiobiegu, które mnie zamordowały i moje dziecko, gdyby mnie nie pójść. Nacisnęła za spust, no. Dokładnie tak. To jest coś, co byśmy uwierzyli. Mam nadzieję, że w dziesiątce, jak już Shaw wróci do ekipy dalej, nie, żeby być dalej z nim, bo wiadomo, że będzie, to mam nadzieję, że jakoś ściągną z nieba Hana, że będzie jakiś, wiesz... No to jest mój plan, znaczy moja wizja tego, jak to powinno wyglądać. Cofamy się w czasie i ratujemy Hana. Widzę tą misję, wiesz, jak Shaw mówi, że on jednak popełnił błąd i musimy ściągnąć Hana z nieba, nie? Jakieś księgi wyciągają, wiesz, jakieś... Jakie księgi? Ale nie, otwierają portal, wiesz, do nieba i je wbijają na samochodach tam. Lepszy pomysł. Proszę cię, Toretto wsiada do DeLoreana i strój, lecimy. Nie, film się zaczyna od tego, że Shaw, pierwsza sekwencja w filmie, Shaw wykrada jakąś niesamowitą technologię, której potem oni muszą znaleźć pozostałe części, żeby stworzyć wehikuł czasu. I wszyscy stwierdzają, że okej, jesteśmy rodziną, więc pomożemy tutaj odkupić twoje winy i wspólnie, wiesz, cofają się w przeszłość i Shaw walczy z Shawem, wiesz, i ratują wspólnie Hana. A na koniec Han musi się poświęcić za kogoś i ginie i tak, jaki, i go nie ma. Jaki będzie tytuł? Bo już słyszałem o twoim pomyśle. Czekaj, jak to było? Past to the Future? Nie, Past and Furious, no. Past and the Future. The Furious. Dobra. No. Dobra, to w dziesiątce, w jedenastce będą kogoś z piekła wyciągnąć. Okay? Ale nie, jeszcze zapomniałem się o jednej ważnej rzeczy. Kosmos musi być. Kosmos, no. Jak jest Civil War, i przepraszam, dziesiątką będzie Civil War, to... A jeszcze Civil War mamy, to jeszcze tak. Bardzo ważne, że teraz, wiesz, Hobbs i Shaw się dogadali, oni będą bez Bros, ale w tym czasie drugi Shaw, którego gra Luke Evans, będzie po drugim
drugiej stronie po to, żeby była bratobójcza wojna. Będzie coś, co skłóci dwóch braci i będzie... To oni będą ogniwem drugiego konfliktu. Drugiego Shawa wyciągną z piekła, bo on też musi do rodziny dołączyć. Ale Luke Evans żyje. Żyje? Jego postać żyje. A to pomaga zginie, nie, to w samolocie. To zginie w dziewiątce. Nie, zginie Shaw i pójdzie do piekła, ale Hobbs stwierdzi, że już on odkupił swoje winy i już nie powinien tam trafić. Ja czekam, jak będzie to, a jak będzie część Civil War, to czekam aż ten, aż Vin Diesel Spidermana wprowadzi do rodziny, bo też może, czemu nie, wszyscy nie. To jest najlepszy nasz wyścig, najlepszy nasz racer, mówią na niego The Spider, nikt nie trzyma się tak dobrze drogi jak on. I się pojawia, hey everyone, nie? W kostiumie, zamiast nowego kostiumu zostanie, wiesz, taką furę wypasioną. Nie? Tak, i wiesz, i bo słynie z tego, że nigdy nie wypadł z drogi, bo tak dobrze się jej trzyma i dlatego jest The Spider. O Boże, ale czekam na następne części. Niech to ciągną ten cyrk do końca świata. No, na koniec walka, wiesz, crossover z Ethanem Huntem, nie? O kurde. Kogo jeszcze tam wyciągniesz jako przeciwnika dla nich niż Ale Ethana ten film Hunter, byłby nierealny, nie? bo przebić ego... W jednym filmie zderzyć ego Vina Diesla i Toma Cruise'a, to... W sensie, kto byłby na wierzchu, kto by wygrał, wiesz, kto by... No, pogodziliby się na koniec i by wspólnie, wiesz, wspólnie o poszli każdą, na koronę. Walczyliby o każdą minutę czasu ekranowego. No nie, to wiesz, to tak jak przy... Jak robić Królika Rogera, by musieli podpisać specjalne kontrakty, kto ile ma minut mieć na ekranie. Tak, żeby było równiutko tyle samo. Żeby było porówno, dokładnie. No, a z drugiej strony Rok nie musi walczyć, wiesz, o czar ekranowy. On go zdobywa po prostu, ma go po prostu, wiesz, ekran go kocha. No, Rokowi dadzą wszystko, co tylko mogą, ale Cruise i Diesel, Wiesz, jakbyś ich zobaczył dwójkę tego, Toma Cruise'a i The Rocka na ekranie i wiesz, jak ta kamera by tak zapierdalała, wiesz, tak automatycznie, żeby tego łapać czy tego, bo zakochana w nich, nie? Och, ale bym to zobaczył. No dobra, popłynęliśmy trochę. No, ale, ta seria właśnie do tego służy, żeby popłynąć. No, w stylu serii popłynęliśmy. Jasne. Znaczy, wiesz, no ja ją traktuję w tym momencie dosłownie jak po prostu jeden z tych wszystkich filmów superbohaterskich, jakie dostaniemy w tym roku. Fajnie, bo inny na pewno i trochę wywodzący się z innego, no, mający trochę inne korzenie mimo wszystko niż cała reszta. Ale to film superbohaterski, no dokładnie, to już nawet nie traktuję tych filmów tak jak, nie wiem, Mission Impossible na przykład, bo tam jednak jest jakieś tam zaczepienie w rzeczywistości, jakieś tam powiedzmy, nie? A tutaj już wiesz, że to jest przeskakiwanie rekina dosłownie. No tu już jest kuloodporny Idris Elba, no. No to już jest właśnie, więc to już jest marka superbohaterska jak dla mnie w 100% i spoko, nie mam nic przeciwko. No ale wiadomo, nie? To już nie te czasy, kiedy się tam ścigali po Tokio, albo kradli te, co i tam w pierwszej części kradli, magnetofony czy coś. Magnetowidy. Magnetowidy. I tuningowali, kiedyś to była właśnie o tuningu, taka dobra seria, dobrze zarabiała, a nie czekaj. No nic. Słuchaj, to jest niesamowite, że wiesz, pod względem konstrukcji i tego wszystkiego, jak ten film, wiesz, ruszył w pewnym momencie z kopyta ta seria, no, ile ona już ma części i tak, jak idą te spin-offy, to jest, kurczę, rewolucja, wiesz, w inny sposób, ale na poziomie tego, co Marvel robi ze swoimi filmami, z tym światem, wiesz, rozwiniętym, rozszerzonym. No tak, wiesz, każdy film rozwija trochę ten świat, nie? Każdy film tak, coś tam dopowiada więcej, te konspiracje się jakieś pojawiły, jakieś organizacje tajemnicze, nie? I Kurt Russell ciągle bryluje tam swoimi. No. Tak. Ale w ogóle, jak te postacie powracają, które tam jakieś miały małe rulki, których nawet nie pamiętam, że nie pamiętam, kiedy ten czarny technik się wziął, wiesz, ten, który z komputerami, z tą Natalie Emanuel tam... No. On był... Działa. Nie pamiętam. Gdzie on był? Ale kto? Ludacris, tak? Tak, tak. W którym no, części? No on był w dwójce. Drugie się pojawiło. Był w dwójce, miał takie gigantyczne afro wtedy. I w ogóle w dwójce była też piosenka Ludacrisa, więc to mi trochę zniszczyło. Ej, ale tam... Nigdy byś nie pomyślał, że on, wiesz, będzie miał jakąś większą rolę w tej serii. Nie, oni go dopiero wyciągnęli w piątce. Na zasadzie wyciągnijmy te postacie z poprzednich części i napiszmy im od nowa rzeczy, nie? I się okazało nagle, że jest super hakerem. Może, wiesz, ukryło ten talent do tej pory i już. Dokładnie! I już jest tamtej pory. A propos ukrywania talentu, no Rock też z części na część coraz większy talent do... o regeneracji na przykład i siły ukrywał, bo w pierwszej części to jest po prostu twardy glina, w sensie w piątce, a później już potrafi jedną napinając mięśnie niszczyć gips. No, moja ulubiona scena, tatoś musi iść do pracy, nie?
No, ale kocham te rozpierdolnik. Jeszcze a propos tej ciągłości, no to warto też dodać, że w tym sensie jest to też kolejna odsłona cyklu, no że też odpowiada za scenariusz Chris Morgan. I to jest niesamowite też, że ten gość pisał te scenariusze od pierwszej części, gdzie wiesz, ta pierwsza część no to plagiat Point Break, nie? Potem kolejne odsłony też, no te scenariusze były takie sobie. A potem nagle, wiesz, od tej piątki spory progres jednak, wiesz, w wymyślaniu w ogóle tych rzeczy, nie? I to cały czas pisze jedna osoba, nie? A nie jakby ktoś, wiesz, jakby ktoś ci powiedział, że każdy film pisał, albo przynajmniej pierwsza część pisał kto inny i te ostatnie kto inny, ja bym uwierzył, nie? Bo to są kompletnie inne produkcje. No natomiast teraz w Hobbs & Shaw też reżyserem będzie David Leitch, który no, ma doświadczenie przy scenach akcji. W Deadpoolu 2 co prawda nie miał tutaj okazji do popisania się, no ale to jest gość, który zrobił te genialne sceny, znaczy zrobił, no reżyserował te genialne sceny chociażby walki w Atomic Blonde, więc mam nadzieję, że reżysersko to będzie stało na wysokim poziomie. Aczkolwiek no seria akurat też miała szczęście do reżyserów w ostatnich częściach, nie? No teraz wraca chyba Justin Lin znowu, nie? Na dziewiątkę, o ile, przynajmniej tak się mówi. Więc hej, najwyraźniej twórcy tych filmów to też jedna wielka rodzina, która ale pomyśl sobie na miejscu reżysera, odejść. Który dostajesz takie Fast and Furious, to nie jest film, który jest masz konkretne ramy, jakieś bardzo szczególne. To jest film, w którym możesz płynąć po prostu. Tak, masz scenariusz, no tak. Ale wiadomo, że reżyser ma ostatnie słowo, no poza jakoś producentami. Tak akurat myślę, że przy Szybkich Wściekłych producenci nie mówią, słuchaj, nie, to za daleko, to już nie, tylko okej, wymyśliłeś właśnie scenę, w której Toretto daje w ryj rekinowi, wyskakując z samochodu i, nie wiem, łapiąc w locie dziecko, jak... Go for it, lecisz. I po prostu to są przecież... Ja myślę, że nie jeden reżyser marzy o tym, żeby wyreżyserować taki film, żeby po prostu usiąść i może sobie płynąć, po prostu odlecieć, gdzie mu się chce, wywalać najbardziej absurdalne rzeczy i studio mu mówi, pewnie stary, rób. No, dla wielu reżyserów jako taka odskocznia od skupienia się na jakichś dramatach czy innego rodzaju filmach, myślę, że to jest spełnienie marzeń. Nawet dla tych, którzy, nie wiem, pracują w Marvelu, gdzie mimo wszystko są pewne ramy, to tutaj to jest, wiesz, że to jest taki film, gdzie możesz po prostu dać siebie wszystko i im dalej popłyniesz, tym studio będzie bardziej przyklepie to, co masz, jaki masz pomysł. Więc nie dziwię się, że tak dobre nazwiska ustawiają się w kolejce do reżyserii kolejnych filmów. Czuję, że wiesz, że tam na początku produkcji to pewnie tylko Vin Diesel podsuwa kartkę z takim wielkim napisem rodzina i to jest wszystko, czego on wymaga od reżysera, nie? No, Vin Diesel wymaga, żeby on był w tym filmie i miał tak, dużą rolę. I rodzina. I żeby powiedział przynajmniej parę razy, że to nie jest moja drużyna, to moja rodzina. No, bo dla Vina to już jest w sumie ostatnia marka, jaką została, gdzie jeszcze może zaistnieć, nie? Więc on się będzie trzymał rękami i nogami jak najdłużej tego. Ej, i nie da sobie zabrać tego. Jak to? Przecież Bloodshot będzie wielkim sukcesem, prawda? No, ja już widzę ten wielki sukces. No, premiera 26 lipca, czyli tutaj już szczytu okresu letniego. Co, miliard pyknie? Co ja? Spokojnie, myślę. Bez marki Szybcy i Wściekli? Ale kampania myślę, że... reklamowa rok robi swoje, jakby i nie patrzeć. Kampania jest, wiesz, no jednak na maksa podczepiona pod serię. Masz, wszędzie jest to... masz identyczny font. Jeżeli dobitnie, nawet dla największego idioty, zrobił kampanię, która tak dobrze wbije mu do głowy, słuchaj, to są dalej Szybcy i Wściekli, no to fakt, że to są dalej Szybcy i Wściekli z The Rockiem, to miliard pyknie, tak. ale no i tak, jeszcze muszą dalej pojechać. Mieliśmy jeden trailer, ale każdy trailer, każdy plakat musi po prostu krzyczeć na ciebie, to dalej Szybcy i Wściekli. Jak to osiągnął, to będzie miliard. Ale to masz, trzymają się tego, że Spidens. Szczególnie, że Jason Statham ostatnio no, też zanotował sukces przy The Meg, nie? Sam film był jaki był, ale zarobił znacznie więcej niż się ktokolwiek spodziewał, nie? Więc no, kombinując tutaj obu tych aktorów i jeszcze faktycznie, jeśli by dać zrozumienie widzą, że to jest część marki w Fast and Furious, ponownie, no jest ten podtytuł mały, nie? Który jest będzie na plakatach i tak dalej. Ale oni go jednak, wiesz, ale jednak już w zwiastunie, tak wiesz, na pierwszy plan go wysuwają. Tak, wiesz, tak, najpierw faktycznie jest Fast and Furious Presents i dopiero jest Hobbs and Shaw, nie? Żebyś wiedział, że to jest ta seria. Masz, idioto, to jest dalej Szybcy, tak. To są dalej Szybcy i Wściekli, tylko jest inny łysy tutaj. ten lepszy z ósmej części. Dwóch lepszych. No dobra, lepszy. Słuchajcie, czy jeszcze ale w ogóle, jeszcze tylko dodam, że kurczę, ten zwiastun jest strasznie
ładnie złożony. I kurczę, tak przyciąga wzrok i tak mi się po nim, wie, że ryj cieszył. Już nawet nie tylko z tego powodu, że jednak są Statham i The Rock, najfajniejsze postacie w ostatniej części i że to będzie następna część Szybkich Wściekłych, ale ogólnie on ma takie fajne tempo i wiesz, ta muzyka i te żarty, to wszystko tak trafia idealnie, że ładnie to zrobili. No, tyle. Prawda. Ja się z tym zgadzam, bo to dobrze zrobiony trailer po prostu, no. A to jest pierwszy trailer, więc kto wie, czym nas tam jeszcze zaskoczą, być może w kolejnym. Myślę, że ten drugi trailer też na pewno będzie miał jedną taką dłuższą, pokazaną scenę, gdzie będzie i akcja, i humor, nie? Tak jak ta scena z windą, która myślę najlepiej pokazuje, czym ma być ten film, nie? Trzeba absurdalna akcja, jechać... humor, no. Trzeba dalej sprzedawać chemię pomiędzy Rockiem a Stathamem. To jest... Tym sprzedadzą ten film, więc jeżeli kolejny zwiastun pokaże inną scenę, gdzie mają banter, gdzie znowu mówią, jak bardzo się tak naprawdę nienawidzą, chociaż się kochają, to znowu będzie szło. I to jest coś, na czym ten film zarobi największe pieniądze. To jest zagadka w ogóle ludzkości. Czemu nikt wcześniej nie wpadł na to, żeby mając dwie jedyne w zasadzie gwiazdy kina akcji, jakie jeszcze nam ostały się, może poza Tomem Cruise'em, nie wpakować ich do jednego filmu? To się wiesz, wydaje oczywiste na tym etapie, no ale... Może żaden z nich nie chciał do tej pory, nie? Może obaj chcieli do tej pory grać jednak pierwsze skrzypce, a w międzyczasie się pojawili tutaj, mieli te sceny w ósemce i wyszło dobrze. Może panowie się zakumplowali też? Kto wie? No dobra. Też liczę ten, no. Właśnie na te sceny akcji, jak mówisz, jeśli jest reżyser, jaki jest, no to wiesz, że w tej części będzie maksymalnie dużo scen, jakiś bijatyk, scen w zwarciu i będą uciekać jednego od tych samochodów i będą chcieli pokazać, no, jak oni działają. Tak, szczególnie, że masz, wiesz, Stathama, który ma te wszystkie, kurwa, pasy, jakie może mieć, nie, w tych wszystkich sztukach walki, i masz The Rocka, który też dobrze wygląda, jak się napieprza. No, ma prezencję, ale właśnie, to jest słuszna uwaga, to będzie ta część, w której faktycznie będzie można trochę zrezygnować z samochodów, bo jednak Szybcy i Wściekli, bez względu na to, czy przeskakują między dwoma wieżowcami, czy ścigają się w jedynce na małym gdzieś tam torze wyścigowym, no to zawsze to muszą być samochody, skoki na spadochronach, samochody, bo ta seria na tym, to jest ten jeden rdzeń, który pozostał bez względu na to, jak szalone te akcje się nie stały, a ponieważ ten film to jest jednak Hobbs and Shaw, tak, w trailerze widzieliśmy, jak jadą jakimś tam opancerzonym wozem czy coś takiego, bo gdzieś tam to się pojawi, ale jednak lwia część akcji nie musi skupiać się na samochodach i to też może być jakieś odświeżenie, na które spin-off pozwala. Tak, jednak nie chcesz oglądać, wiesz, przez jakąś dłuższą część filmu The Rocka za kółkiem, nie? Bo no jednak nie, siedzi taki... To nie ma sensu, nie? Żadna z tych postaci z tego nie wywodzi, jakby póki mieliśmy jeszcze tą ekipę z przede wszystkim Toretto, czy wcześniej jeszcze Brianem, no to wiadomo, że ci goście, cała ich historia wiąże się z samochodami, ale no Hobbs jest super twardym gliną, Shaw jest super byłym agentem, oni nie muszą być tak związani z samochodami. To prawda. No dobra, słuchajcie, na tym będziemy kończyć. Być może jak się pojawi drugi trailer i będzie o czym gadać, to dorzucimy sobie do tego też jakieś tutaj wrażenia. Natomiast póki co czekamy na ten film. Tak jak wspomniałem, w lipcu już premiera, więc całkiem niedługo. No i mam nadzieję, że będzie tak dobrze, jak przynajmniej tak dobrze, jak wypadły te ostatnie części Szybkich i Wściekłych. No dobra, to żegnamy się w takim razie. Śledźcie dalej nasz kanał. Będziemy starali się jak najwcześniej dawać rozmaite reakcje. No teraz musieliśmy trochę odczekać, bo były ostatnio materiały. Ale jak szczególnie, że mamy teraz, w momencie kiedy nagrywamy to, jesteśmy zaraz przed Super Bowl, więc postaramy się jakoś tak na bieżąco, jeśli oczywiście będzie o czym mówić, bo to nie wiadomo, nie? Ale jeśli będziemy mieli co omawiać, o czym gadać, to będziemy też sukcesywnie te rzeczy Super Bowl również komentować tutaj na tym kanale, więc ponownie zaglądajcie tutaj jak najczęściej. Okej, był ze mną Oskar Rogowski, był Radek Pisula, ja się nazywam Łukasz Stelmach i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.